Dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga żywego. Psalm 42, wersety od 2 do 3. Pragnienie Boga. Czy chcemy obecności Boga? Dawid w psalmach opisuje tęsknotę, która pochodziła z głębi jego duszy za obecnością Boga. Ta potrzeba była bardziej intensywna i pilna dla duszy Dawida niż jedzenie i woda, które są tak ważne dla samego życia. W psalmie 63, wersecie 2 czytamy: Tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Dusza Dawida tęskniła za Bogiem. Dawid mógł doświadczyć wielu trudności i niedostatków na pustyni w ciągu swojego życia i dobrze znał to głębokie pragnienie wody i pożywienia. Bez względu na to, jak głęboka i silna może być taka doczesna tęsknota w suchych i opuszczonych miejscach, Dawid tęsknił bardziej za Bogiem niż za samym życiem, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą. Psalm 63, werset 4. Czy mamy w naszych duszach taką tęsknotę za społecznością z naszym Panem? Rzeczywiście wierzę, że ten głód duszy i pragnienie obecności Pana powinny być charakterystyczne dla dzieci Bożych. A jeśli nie odczuwamy takiego głodu i pragnienia, podobnie jak Dawid, musimy szukać tego duchowego pokarmu. Dawid powiedział w psalmie 63, wersecie 2, Ciebie gorliwie szukam. Pomyślmy o tym. Nasz Pan Jezus pragnie, abyśmy szukali Jego obecności i Jego rady, społeczności z Nim samym. I to wcześnie i często. Możemy mieć tyle czasu z Panem Jezusem, ile pragniemy. Pan nie będzie na nas naciskał. Musimy szukać Jego obecności i być gotowi spocząć u Jego stóp i przyjmować Jego słowo. Pragnienie Boga opisane w psalmie 42, wersetach 2 do 3. Dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Psalm 42, wersety 2 do 3.